serdecznie, Grosik z tej strony. Kolejny wypad. Dzisiaj akurat jestem w Horodle. Tamto pole, które ostatnio robiłem na ostatnich dwóch wypadach, zostało posiane, a nie skończyłem jego, więc przenoszę się na inne działeczki. Tutaj po lewej był stary cmentarz żydowski. Jest zarośnięty. I nic nie widać tutaj na tym starym cmentarzu. Mijam cmentarz i jadę drogą w stronę Strzyżowa. I zaraz będzie pole, po którym będę chodził. Dotarłem już na pole, tak wygląda ta działeczka, po której będę chodził. Pierwszy fancik dzisiaj i wyszedł kawałeczek pierścienia wiodącego. Zrobiłem prawie całą długość pola i same śmieci były. Aż do teraz coś takiego trafiłem. Pogoda piękna, ptaszki śpiewają, a ja tutaj czyszczę jakiś fancik delikatnie. Ciekawe, co to mogło być. Jakaś ozdoba, jakaś przypinka. Znalazłem pierwszą monetkę dzisiaj. Ciekawe, co to będzie. O, kopieczka. Mam kolejną monetkę. Tym razem wyszło 50 groszy z PRL-u. I jest kolejna monetka. Ciekawe, co to będzie. O, chyba jakiś PRL-ek. Tak mi się wydaje. Znalazłem monetkę przyklejoną do takiej grudki. Ciekawe, co to będzie. Chyba jakaś buratyneczka. Ale szczegółów to nie widać za dużo. Znalazłem teraz jakiś guziczek. Jak mi się wydaje, łóżko jest urwane. Kawałek drucika wystaje. Jakąś zieloną patynę widać na tym guziczku. Jakieś tutaj szczegóły pojawiają się. O, chyba będzie jakaś artyleria. Armata, dwie kulki, jak dobrze widzę. A tutaj nie wiem, wycior jakiś czy co. Taki guziczek. Bardzo ciekawy. Tylko bez łóżka. A teraz wyszła taka oto malutka łuseczka z jakiejś broni krótkiej. Uszczerbiona tutaj. Wystrzelona. Znalazłem teraz monetkę. Wygląda ona mi na 5 fenningów. A rocznik? Rocznik niewidoczny. Ale stan nie najgorszy. Rzadko takie monetki u nas wychodzą, ale się trafiają. Przewaga, wiadomo, kopiejek. Znalazłem guziczek. Ciekawe, co to będzie. Łóżko chyba jest. Tak. Łóżko jest. A tutaj zaklejony bardzo. O, jeszcze ucieka ten guzik ode mnie.
ale wam teraz chyba za bardzo nie jestem w stanie powiedzieć, co to za guzior. Może płaszczowy. A w tej bryłce jest monetka. Proszę bardzo. Odkleja się. Tylko teraz zapewne wam nie powiem, co to za moneta, bo jest bardzo zaklejona. Ale po umyciu na podsumowaniu może się okaże, co to za maleństwo. Znalazłem kolejną monetę. Ale jak widzę, to tylko jakiś zielony krążek. Szczegółów nie widać, a szkoda. Trochę zaklejona jeszcze z tej strony, ale nie będę szorował mocno. Znalazłem coś okrągłego. Nie wiem, czy to monetka, czy guzik. Bardzo, bardzo zaklejone. Chyba guzik jakiś. O, chyba już wiem jaki nawet. Groszek niemiecki, tak. O, pod tym błotkiem widać, że to groszek. Stan bardzo słaby, ale jest. Znalazłem kolejną monetkę. Taka malutka. Ranty w miarę równe, więc to nie jest coś starszego. O, chyba już wiem, co to będzie. Jedna druga kopiejki. Tak, na 100%. Tylko stan słaby. Znalazłem teraz ciekawy guzik. Jedynkę na nim widać. Możliwe, że to będzie coś polskiego, starszego. Podobny guzik, przypominam sobie, znalazłem kiedyś na Białoskórach w lesie. Mam nadzieję, że to będzie ten sam okres. O, delikatnie go czyszczę. A teraz trafiłem coś z PRL-u. Dokładnie 2 złote. Dosyć ładne. A rocznik? Hmm. 58 chyba. Znalazłem teraz 20 groszy z PRL-u i trafiłem taką oto ołowianą kuleczkę. Udało mi się skończyć pół pola. A tymczasem zawijam się do domu. Wyjechałem tylko z pola, ale widzę, że tutaj jest jakaś akcja. Młodzież sprząta tutaj okoliczne rowy i krzaki. Patrzcie, ile nazbierali worków ze śmieciami. Brawa dla nich. Pozdrawiam ich serdecznie. Jestem już w domu, a to są śmieci z tego wypadu. A tymczasem zapraszam na podsumowanie. I lecimy z podsumowankiem. Łuseczki karabinowej, takie z broni krótkiej, jakieś takie złomki, jakaś szuba. Kuleczka ołowiana, kopiejeczki, jedna druga kopiejki, kopiejka, ale stany bardzo słabe, monetki z PRL-u 3, jedna współczesna. I tutaj taka jakaś przypinka, możliwe, że to była jakaś broszka. Proszę bardzo. Feningi. Moneta nieczytelna. I na sam końcu guziczki. Zaczynamy od prawej. Groszek niemiecki, ale stan bardzo słaby. Tutaj mamy guzik austro-węgierski, na którym widać armatę z wyciorem i 3 kule. Ten guzik jest z przełomu
XIX-XX wieku. I na sam koniec najlepszy guziczek, czyli ten oto guzik z Królestwa Polskiego, na którym jest widoczna jedyneczka. Guzik cynkowo-ołowiany. Stan zachowania dosyć dobry. Pamiętacie, w tamtym roku na wykopkach w Białoskórach znalazłem podobny guzik i proszę bardzo, ten oto tutaj. Czyli już mam dwa takie guziczki. Jeden dosyć historyczne, bardzo fajne. I to mnie bardzo cieszy. To jest motywacja do dalszych poszukiwań. I tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich. Mówił Grosik do Was. Cześć!